Z madryckiego Estadio Santiago Bernabeu witamy Państwa przed telewizorami. Już za chwilę rozpocznie się transmisja meczu, na który wielu kibiców czeka z niepokojem. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na rewanżowe spotkanie w 1/8 finału tych rozgrywek. Real Madryt zmierzy się z Tottenhamem. Real wygrał pierwszy mecz, ale nieznacznie, więc musi w rewanżu zachować czujność. Drużyna Realu Madryt na ten mecz, teraz na Państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois, dalej w obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Ferlondem Mendy na bokach. Toni Kroos oraz Luka Modric zagrają na środku pomocy. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. Nie wszyscy może o tym pamiętają, dlatego warto chyba w tym miejscu przypomnieć, że w barwach Tottenhamu grał tylko jeden Polak. Ale za to był to kultowy w niektórych kibicowskich kręgach Grzegorz Rasiak, którego koguty ściągnęły w ostatnim dniu okienka transferowego latem 2005 roku. Szkoda tylko, że Rasialdo zagrał tam raptem 8 metrów. Pora przyjrzeć się drużynie Tottenhamu na dzisiejszy mecz. Hugo Lloris stanie między słupkami. W obronie Eric Dyer wystąpi razem z Davidsonem Sanchezem. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. Real rozpoczyna to spotkanie od środka. Miejmy nadzieję, że będzie to 5-gwiazdkowe granie. Uwaga, piłka za plecy obrońców. To musi wpaść! Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. I Son daleko bije piłkę z kornera. I bramkarz górą. Benzema. Fede Valverde przy piłce. Federico Valverde. Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Bentancur. A teraz Pedro Porro z piłką. Ha! Piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Był tam dobrze kryty. Dośrodkowanie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Sędzia dyktuje rzut rożny dla Tottenhamu. Son z narożnika w 16. Udana teraz obrona tego strzału. Świetna teraz obrona, nie odskoczyła piłka. Karim Benzema. Benzema przy piłce. Źle teraz Benzema, traci piłkę na rzecz rywala. Akcja zbliża się do 16 przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Wszyscy wiemy, że w Karimie Benzemie drzemie wielka siła. Warto go dzisiaj obserwować. Może zrobić różnicę. Stawiam, że dziś znów pokaże wielką formę. Z taką grą ma szansę pobić. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. No tak, dopiero zaczęliśmy granie, a już trzeba uważać przez resztę meczu. To rzeczywiście kiepsko wróży na kolejne minuty i akcje. Teraz wystarczy jeden błąd, a zespół zostanie osłabiony. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Dobrze obroniony strzał. Uwaga, piłka w 16 po rogu Krosa. Tak, świetnie teraz bramkarz. I z piłką u nogi teraz Kroos. No i nic z tego nie będzie. Rodrigo Bentancur. Miękkie dogranie, będzie groźnie. I chorągiewka w górze. Ta akcja nie będzie miała dalszego ciągu. A szkoda, bo dobrze się zapowiadała. Trzeba pochwalić samo podanie. Pod tym względem nie można mówić o błędzie. Tym razem zawiódł pośpiech. Zbyt ochocze było to wyjście na pozycję. Vinicius. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Spokojnie sobie poradził z tym strzałem Hugo Lloris. Rodrigo Bentancur. Dejan Kulusevski. Bentancur. No i po ataku, dobra interwencja. Toni Kroos. Militão teraz. No, to co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Benzema. Benzema już na połowie rywala. Opcji ma mnóstwo. Będzie niebezpiecznie. Odgwizdany, spalony. No, ciekawe. Traci tę piłkę. Dejan Kulusevski. Fede Valverde przy piłce. No cóż, to było złe podanie po prostu. Za chwilę wznowią z autu. Rodrigo Bentancur. Urywa się kryciu. Son teraz z piłką. I teraz strata Realu. I przy piłce Son. Benzema przy piłce. Madrytczycy znów oddają piłkę rywalom. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Uwaga, groźnie! Znakomite wyczucie zamiarów strzelca. Piłka zmienia tor. Proszę, kolejny zblokowany strzał. Ależ to była parada, Tomku. Klasa światowa. Wielu kibiców na pewno już widziało piłkę w siatce, ale nic z tego. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Kulusevski przy piłce. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Benzema. No niestety, błąd ustawienia i odgwizdany, spalony. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Camavinga. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Był faul, ale sędzia nie gwizdże, bo Spurs nadal przy piłce. Musi trafić! Ależ to było uderzenie! Byłoby nie do obrony. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Real Madryt traci teraz piłkę. Dejan Kulusevski. Kulusevski przy piłce. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. 11 to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Już przed strzałem trzeba wybrać stronę, w którą bramkarz się rzuci. Tu źle odczytał ruchy strzelca i był już bez szans. 11 wykorzystana. W dwumeczu daje nam to wynik 2-1. Militão, Carvajal, Valverde, Benzema. I będziemy mieli teraz rzut wolny dla Kogutów. I teraz strata Realu. Kulusevski przy piłce. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Bez problemu tu się urywa. Szansa na remis. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. I po akcji, jak się okazuje. Karim Benzema. To niebywałe, Tomku. Już widziałem tę piłkę w siatce. Co za popis teraz między słupkami. Będą to pokazywać w powtórkach po meczu. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Perišić. Piłka zacentrowana do Kane'a. No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. Davidson Sanchez. Pedro Porro. Koguty z piłką na skrzydle, mają dużo miejsca. Kane otrzymuje teraz piłkę. Będzie bramka! Courtois pokazał teraz najwyższą klasę. I Vinicius. I teraz mamy przechwyt. Højbjerg. Rodrigo Bentancur. Kane otrzymuje teraz piłkę. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Gwizdek rozpoczynający pierwszą połowę za nami. Real przy piłce. To musi wpaść! Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. Dobrze obroniony strzał. Musi trafić! Ależ to było uderzenie. Byłoby nie do obrony. Sędzia wraca teraz do tamtej... Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Modric. Fede Valverde przy piłce. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Czy będzie remis? Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Eduardo Camavinga. Toni Kroos. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Dobrze, pod polem karnym rywala. Cierpliwie czekają na okazję. Benzema! Benzema, tak! Piłka w siatce! Teraz w powtórce tej bramki widać, ile wysiłku zostało włożone w przygotowanie tej akcji. Spokój, brak pośpiechu, gol. Trudno się chyba było spodziewać, żeby Benzema tego nie wykorzystał, zwłaszcza z takiej odległości. Francuz to przecież napastnik kompletny, takie trafienia to dla niego formalność. Mamy wynik remisowy, 1-1. Harry Kane. Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Modric. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Pedro Porro. Nie ma problemów z tą piłką. Camavinga z piłką. Benzema przy piłce. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Nie ma bramki! Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. I teraz strata Realu. Pedro Porro. Mamy strzał! Bez najmniejszych problemów teraz Courtois. Militão. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Rzut wolny dla Realu Madryt. Modric teraz przy piłce. Uderza teraz z naprawdę daleka. Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Bentancur. Heung-min. Ależ ma rozregulowany celownik ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Camavinga gubi piłkę. Real Madryt dostaje rzut wolny. Przyszła pora na roszadę w zespole Kogutów. Bentancur. Camavinga przy piłce. Federico Valverde. Real Madryt traci teraz piłkę. Perišić ma piłkę. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Eduardo Camavinga. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Precyzyjne, prostopadłe zagranie od Modricza. Ależ to było uderzenie. Byłoby nie do obrony. Korekta składu w Realu Madryt. Toni Kroos. Modrić teraz przy piłce. Blokuje ten strzał. Dobre zachowanie. Taką piłkę lepiej szybko wybić. Ivan Perišić. Perišić. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Jest coraz bliżej pola karnego. Son teraz z piłką. Uwaga, Kane! Piłka przejęta. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. I z piłką u nogi teraz Kroos. Szansa na gola! Świetnie się układał ten kontratak. Nie do wiary, że zakończył się takim pudłem. Piłka szybko się przemieszczała. Obrona była zaskoczona. Jedyne, co trzeba było zrobić, to umieścić piłkę w siatce. No a przynajmniej trafić w światło bramki. Słuszne pretensje teraz. To było całkowicie niecelne podanie. Piłka poza boiskiem. Militão teraz. Luka Modrić. Teraz do Valverde. I Vinicius. To w żaden sposób nie mogło zagrozić Llorisowi. Pierre-Emile Højbjerg. Sędzia stosuje teraz korzyść. Koguty wciąż przy piłce. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Dośrodkowanie do Kane'a. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Luka Modrić. Fede Valverde przy piłce. Przejęte podanie i koniec tej akcji, a było naprawdę niebezpiecznie. I Spurs wznowią teraz grę z rzutu wolnego. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Danjuma. Kane otrzymuje teraz piłkę. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. A teraz będzie dobra okazja. To jeszcze nie koniec. Gol, proszę Państwa, był bezlitosny. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga 2 na 1. To musiała paść bramka. Aktualny wynik to 2-1. Højbjerg. Odbiór czysty. Nie ma faulu. Militão. Fede Valverde przy piłce. Przy piłce teraz Toni Kroos. Podanie do Krosa. Uwaga, teraz Vinicius. Odważnie wyszedł teraz bramkarz. Gdyby się choć na moment zawahał, z pewnością nie zdążyłby zablokować napastnika. Pedro Porro. Rodrigo Bentancur. A teraz zagranie do Kane'a. O, i to był książkowy odbiór piłki. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Vinicius Junior. Świetne wejście, byłoby naprawdę groźnie. Mamy koniec spotkania oraz całego tego dwumeczu. Królewscy mogą się rozgościć w kolejnej rundzie. Naprawdę doskonała postawa w dwumeczu, Tomku. Dominacja w środku pola, skuteczność pod bramką, narzucenie własnego tempa, to wszystko przesądziło na koniec o niebagatelnej różnicy bramkowej. To również sygnał wysłany innym drużynom, które przeszły dalej. Mamy silny skład, jesteśmy w formie, nie będzie z nami łatwo. To musi wpaść! Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. Dobrze obroniony strzał. Musi trafić! Ależ to było uderzenie. Byłoby nie do obrony. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Dobrze, pod polem karnym rywala. Cierpliwie czekają na okazję. Benzema! Benzema, tak! Piłka w siatce. Blokuje ten strzał, dobre zachowanie. I z piłką u nogi teraz Kroos. Szansa na gola! Świetnie się układał ten kontratak. Nie do wiary, że zakończył się takim pudłem. Piłka szybko się przemieszczała. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty rep. A teraz będzie dobra okazja. To jeszcze nie koniec.